Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Pozostał nam jeszcze jeden grobowiec do zwiedzenia, a jest nim grobowiec Tulaka Hordy. Jest on bardzo prostym grobowcem, w zasadzie jednym z najprostszych. Tu oczywiście droid, aktywujemy, tylko dla doświadczenia, ponieważ tak za bardzo nam nie pomaga. Jest chyba po prostu za wolny. Ach, jak się wlecze. Tak, tu jest pierwsze stadko Tukat. Są chyba aż 3 stada w grubowcu. Dobra, szybko wybijmy. A, szybko wybijmy, mówiłem. Dzięki, dzięki. No. Okej, jeszcze szajraki. O, o nich zapomniałem. To na szajraki już mamy sposób. Force. Jeszcze. Ach. I jeszcze jeden. Dobra. Po wszystkim droid złaś. No dobra, tu mamy tylko pieniądze i jakiś random stuff, którego i tak pewnie nie będę używać. Ach. Jeszcze mina. Dobra, druga część, ta druga odnoga jest bardziej interesująca. Au. I tą walkę chyba pominę. Okej. Tym razem Kanderus awansował. I podobnie jak kart, nie ma za bardzo opcji do wyboru. Dobra, ta konsola aktywuje drzwi, a raczej pozwala nam otworzyć drzwi. Niestety musimy trochę poczekać. No, dlatego się nazywa starożytną konsolą. Okej. Anytime now. Dobra. Blaster przeciwko droidom oraz mandaloriański pancerz. Bodaj plus 11 do obrony. I niestety nasza cała drużyna zostaje złapana przez tajemniczego Sitha, który ma głos jak goblin. Wiem. To ta postać, której oczywiście mnie nie pamiętam. O, dobra. Jorak. Jorak jest oczywiście byłym mistrzem Utara. Zresztą Utara wspominał nam o nim. I zresztą i chyba kilka postaci mówiło, że Jorak nie zginął, a bada gdzieś grobowce na własną rękę. Jorak proponuje nam, a raczej zmusza nas do wzięcia udziału w pewnej sadystycznej zabawie. Zadaje nam pytania i gdy odpowiadamy na nie dobrze, wtedy torturuje on Mekela błyskawicami mocy. Jeśli odpowiadamy źle, wtedy to samo czyni z nami. Oczywiście jest dobre rozwiązanie, znaczy rozwiązanie dla zwolenników jasnej strony mocy. Polega ono na tym, że bawimy się odpowiedziami, czyli na jedne odpowiadamy dobrze, żeby zaoszczędzić sobie cierpienia, oraz na niektóre raczej na odwrót. Właśnie na niektóre odpowiadamy źle, by Uta, żeby Jorak atakował nas, nie Mekela. A na niektóre odpowiadamy dobrze, żebyśmy także zachowali nieco życia. Po czterech pytaniach, o ile pamiętam, możemy zaatakować wespół z Mekelem Joraka. Okej, pierwsze pytanie. Mamy możliwość zabicia jakiegoś
potężnego dowódcy. Oczywiście wykorzystujemy to. Odpowiedzi na pytania są bardzo proste i naprawdę nie trzeba się głowić nad nimi. Bang. No dobrze, runda druga. Przechodzimy obok grupy ludzi, którzy są zagrożeni poprzez jakieś niebezpieczne zwierzęta i oferują nam nagrodę za pomoc. Odpowiedź na to, to bierzemy nagrodę i uciekamy. Trudniejsze pytania moim zdaniem zadaje komputer na kaszyk. Naprawdę te mają dosyć oczywiste odpowiedzi. O ile pamiętam, jeśli 3 razy z rzędu odpowiadamy dobrze, wtedy wygrywamy. Oczywiście, że zachowujemy dla siebie. Haha, dobra. Wow, zginął prędzej niż Jorak wrzucił błyskawicę. No. Okej, dostajemy także tablicę z jakimiś własnymi przemyśleniami z przemyśleniami Joraka na temat filozofii Sithów, coś w tym guście. Tak samo, jeśli ona zalicza się również jako artefakt, nawet mamy krótką mowę od Utara, że odzyskaliśmy własność jego dawnego mistrza, którego podziwiał. Jednak tak jak mówiłem, można. Nawet nie trzeba zabijać tej grupy studentów, można pochwalić się, że zniszczyliśmy zbuntowane droidy i wtedy tak samo, ostatnia, to jest po prostu ostatnia opcja. Dobra, cóż za kryształ dostałem? Nie przyjrzałem się jak zwykle. Firkan, oczywiście nie pamiętam, co on daje. Co my tu mamy? Okej, tu mamy maskę Tulaka Hordy, która także nie jest jakaś wybitna. Tak, dodaje nam +2 do skradania się oraz trochę odporności na ogień. To wszystko. Wow. To naprawdę świetny artefakt. No cóż, myślę, że tutaj wystarczy wrócić do Utara i zakomunikować mu, że zabiliśmy grupkę studentów, bądź zniszczyliśmy zbuntowane droidy, ponieważ zamierzam i tak zachować te artefakty dla siebie albo w celu sprzężenia bardziej. No. Czyli z powrotem do Akademii. Czas pochwalić się Utarowi o naszych osiągnięciach i przystąpić do ostatecznej próby, która zadecyduje, że o naszej przynależności do Sithów. Tak, tak, tak. I zobaczmy. No, także Jorak. Ta tabliczka od Joraka nie daje nam żadnych szczególnych właściwości, ponieważ to żadna broń ani pancerz. Nie bardzo. Okay. Valley of the Dark Lords. I would advise you to be rested and equipped before we leave. Return to your quarters now and seek me out in the morning. When you return, make sure that you have all you will need, or you will face your test alone. Go, and may the Force serve you well.
No dobrze, trochę doświadczenia. Myślałem, że wypocznę i dostanę, odzyskam nieco zdrowia, ale niestety nie.